Cześć, Patryk Sadowski z tej strony. Witam na kanale i chciałbym rozwinąć temat programu aplikacji Zoom do konferencji online i pokazać jego ciekawe i fajne możliwości. Także zapraszam. Jestem już połączony. Jak połączyć to w poprzednim materiale? Jest widoczne. Proszę znajdź sobie to, że tak powiem. Będzie w opisie albo karta. I teraz tak, mam połączoną tutaj osobę na moim koncie. I teraz ta osoba udostępni swój ekran. I chciałem pokazać Ci tak ciekawą możliwość. Mianowicie będę mógł sterować myszką tej osoby, która udostępnia ekran. Także przejdźmy do rzeczy. Dobrze, i teraz mamy widoczną tutaj myszkę użytkownika, który udostępnia swój ekran. Ja w tej chwili poproszę tutaj Remote Control, naciskam i proszę o udostępnienie, poruszanie myszką tutaj tej osoby, która udostępnia ekran. Daję sobie request i musimy poczekać chwilę, aż ta osoba to potwierdzi, bo to ja wysyłam to zaproszenie, a ta druga osoba też musi to potwierdzić. Czyli już w tej chwili mam możliwość kontroli, dostałem informację, czyli otwieram sobie tutaj nową kartę. I przechodzę na przykład przycisk YouTube. To wszystko się dzieje na koncie tutaj dostępnym. I ja tutaj w tym momencie mogę wybrać jakieś tu wideo. A już tutaj odpalam. I to wszystko działa. Dobrze, i w tym momencie możemy na przykład zakończyć. Czyli mamy tutaj give up, remove control. I mamy w tej chwili zakończone kontrolę, ale też możemy zakończyć tutaj szarowanie, stop. Bo być może ta osoba będzie chciała nam pokazać coś niewłaściwego. I zobaczmy teraz inną opcję. Połączymy się przez tutaj użytkownika, jeśli chodzi na telefon. Chciałem Ci pokazać inną możliwość. Już tylko odblokuję telefon. Mamy nagrywanie ekranu. Połączam się z linkiem. Tutaj liczba zaraz rośnie do 3. Okej. Okay. Wyciszamy w telefonie i teraz tak. Na telefonie, jak tutaj widzisz, mamy różne możliwości. Możemy uzyskać swój dokument z pliku, z dokumentu, z Boxa, Dropboxa, Google Drive'a, stronę, bookmarka, screena i tak dalej. Dajemy sobie screen. Zoom nas poprosi tutaj o możliwość połączenia. Dajemy rozpocznij teraz. I teraz tak jak widzisz u mnie na ekranie, tak jak ja tutaj mam telefonie, przesuwam i jest widoczne to, co się dzieje na ekranie. I co jest teraz ciekawe, mam tutaj opcję na telefonie rysowania. Mogę sobie narysować tutaj kółko, na telefonie to rysuję, ale teraz ja jako użytkownik mogę też doprowadzić do sytuacji, że ja też coś narysuję. Czyli zaznaczam sobie oczywiście tutaj kolor i mogę pokazać, że interesuje mnie to czy to. Czyli ja w tej chwili zdalnie mogę narysować, że interesuje mnie tutaj ten produkt albo ten produkt. I w tej sytuacji jest fajnie, bo też możemy sobie to wyczyścić. Tutaj jako administrator ja mogę wyczyścić wszystkich. Czy moje i też wszystkich, czyli też to, co tutaj się dzieje. Czyli w momencie, jeśli nam się włączy zbyt dużo osób w dyskusję, że zrobimy, jak tak powiem, słynne rysunki gmocha, bez zbyt dużo użytkowników, po prostu usuwamy wszystko i wracamy do sytuacji. I ja wracam do telefonu, tu mamy opcję stop share, czyli kończymy. Ekran mamy czysty. Ja w tej chwili tutaj kamery oczywiście nie mogę udostępnić, bo
robię tutaj te nagranie. Także to wszystko w tym temacie. Mam nadzieję, że ten materiał Tobie pomógł. Trochę bardziej głębiej weszliśmy w temat. Udostępnienie myszki tylko i wyłącznie jest dla użytkowników, którzy użytkują komputer. Jeśli chodzi o telefon komórkowy, niestety nie mam tej możliwości, ale możemy porysować, też poruszyć troszeczkę, że tak powiem, w jakiś sposób coś zaznaczyć. To narzędzie jest bardzo przydatne. Można też prowadzić taką lekcję. Załóżmy, coś rysujemy, pokazujemy na ekranie i ktoś, którego wyznaczymy na czacie, nam to wszystko pokaże. Program Zoom jest programem darmowym, ale ma swoje ograniczenia. Mianowicie na pokój może być maksymalnie 100 osób i może trwać 40 minut. Później trzeba ponownie się połączyć do pokoju i kontynuować. Także na takie szybkie posiedzenia, czy szybkie pokazanie co i jak, w zupełności wystarcza dla takiego małego zespołu. A na dłuższe, no to niestety trzeba wykupić pakiet Pro, że tak powiem, i tam wtedy można więcej osób zaprosić do pokoju i dłużej prowadzić takie rozmowy online. Mam nadzieję, że ten materiał Ci przypadł do gustu. Zostaw łapkę w górę, jeśli ten materiał Tobie pomógł, wyjaśnił, objaśnił i tak dalej. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.